Magnificencjo, dostojni gości, szanowni państwo, drodzy studenci. Ogromnie się cieszę, że wracam dzisiaj do Torunia, że słyszę jeszcze raz śliczną melodię Gaudiamus Igitur, że oglądam te piękne ceremonie, że byłem obecny przy ślubowaniu uczniów i studentów. Przeszło 60 lat temu, ja też musiałem przejść przez ślubowanie w Oxfordzie. Kazali mi obiecać uroczyście po łacinie, że nie mam zamiaru podpalić bibliotekę uniwersytecką. Naturalnie to nie jest moja pierwsza wizyta na UMK. Ja tu przyjechałem 45 lub 46 lat temu na zaproszeniu świętej pamięci profesora Karola Górskiego, Mieniewiszty. I nawet mieszkałem u miłej rodziny Górskich przez kilka dni w Toruniu. Poznałem profesora wcześniej w Londynie i prowadziłem potem z nim korespondencję przez 3 albo 4 lata. Słyszę, że te listy są w archiwach Uniwersytetu. Mam nadzieję, że pamięć nie zawodzi. Ale myślę, że pamiętam koniunkturę tej wizyty dosyć dokładnie. O dziwo, już byłem autorem udanej książki Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda o wojnie polsko-sowieckiej w 1920 roku. Książkę, którą napisałem 2 lata przed odzyskaniem doktoratu na UJ-cie. Uwaga! W tamtych czasach kultura wspólnoty historyków oxfordzkich nie uważali, że doktorat, czyli PhD, jest konieczną kwalifikacją dla młodych aspirantów. Mój mistrz, Alan Taylor, słynny AJP Taylor, pierwszy tak zwany Telidon w telewizji i chyba najlepiej znany historyk na świecie, nigdy nie uzyskał tytułów doktora lub profesora. Doktoraty są dla drugorzędnych, mi powiedział złośliwie. Ty jesteś zdolny, więc napisz książkę. I tak zrobiłem, tylko na wszelki wypadek też obroniłem doktorat. Parę lat później inny problem mnie niepokoił. Londyński wydawca proponował mi przygotowanie następnej książki o całym milenium historii Polski. I czułem się do tego
niekompetentny. Takie zadanie wymagało minimum wiedzy o każdym okresie historycznym i tej wiedzy po prostu nie posiadałem. Przede wszystkim na temat średniowieczny. Aby wzmocnić serce więc, konsultowałem prawdziwych specjalistów, mediowistów. W Anglii pojechałem do Henley on Thames na spotkanie z księdzem doktorem Stanisławem Belchem, Marianinem, autorem studiów o Pawle Wladimirii, XV-wiecznym rektorem UJ-u, który słynął od niekonwencjonalnych poglądów na istocie chrześcijaństwa. W Polsce właśnie przyjechałem do Torunia na konsultację z profesorem Górskim. Profesor chodził ze mną po Torunie, po bulwarach, cały czas mówiąc o państwie krzyżackim, o Mikołaju Koperniku i o specyficznej kulturze Prus królewskich. I budząc u mnie determinację, że Walijczyk potrafi. W ten sposób Torun bez wątpliwie miał swój udział w początkach Bożej Igrzyska. Moja pierwsza wizyta do Stanów Zjednoczonych odbyła się w tym samym roku. Wiem o tym, dlatego że była to 500. rocznica Kopernika. Na ulicy w Nowym Jorku, gdzie mieszkałem, dwa banki świętowały tą rocznicę. Na lewej stronie ulicy, przy drzwiach jednego banku, wisiał plakat 500 years of the great German astronomer. Naprzeciwko, na prawej stronie ulicy, wisiał drugi plakat 500 years of the great Polish astronomer, Mikołaj Kopernik. Naturalnie każdy miał rację. W 1974 roku obroniłem doktorat na UJ-cie w Krakowie i przyjąłem rangę doktora nauk historycznych. Ten tytuł lekko mnie zaskoczył, bo wcześniej nie uważałem, że historia może być nauką. Termin historia naukowa zrobiła wrażenie trochę jak historia ideologiczna, bo w czasie PRL-u każdy kandydat musiał przejść przez egzaminy filozofii marksizmu i marksizmu-leninizmu. Poza tym toczyła się wtedy walka między historykami starej szkoły i adwokatami nowych nauk społecznych, jak socjologia, ekonomia i nauka polityczna. Historia jako dyscyplina rozszerzyła się wtedy, przyjmując do siebie historię ekonomiczną, często różowo-marksistowską, historię społeczną i teoretyczną historię polityki. Ja należałem do tych, którzy patrzyli z grymasami na modele, schematy i żargon tych naukowców. Następna, moja druga wizyta
w Toruniu wpadła na 91 roku, kiedy międzynarodowy rynek na piwo otworzył się w Polsce i odbył się tutaj na brzegach Wisły ogromny festiwal ciemnego piwa Guinness. Ambasador irlandzki w Warszawie zaprosił mnie z wykładem, w którym porównywałem Polskę z Irlandią pod hasłem Priests, Potatoes and Poutine, czyli księdza, ziemniaki i bimber. Ładna okazja, ciepła atmosfera i bardzo ważny temat. Podobieństwa między Polską i Irlandią są mocne. Podejrzewam, że niedługo Polska może przeżywać te same zmiany, które nastąpiły niedawno w Irlandii. To znaczy zrozumieli. Pod tego festiwalu na zaproszenie organizatorów napisałem swój autograf gdzieś na ścianie w ratuszu toruńsku. I pytam, czy ten autograf dalej tam leży. Pytam się również, czy taka działalność, powiedzmy, popularno-naukowa jest na miejscu. Wiem, że w Polsce toczy się wieczna debata, czy prawdziwy naukowiec może się pozwolić na frywolne zajęcia i na popularne książki, których cel nie podnosi się wyżej niż zabawianie czytelnika. Idąc po szlaku swojego mistrza Alana Taylora, który słyszał podobnych zarzutów od profesorów oksfordzkich, nie bardzo rozumiem, o co im chodzi. Nie widzę powodu, dlaczego solidny naukowy tom nie może być pisany żywo i barwnie. I zabawna pozycja historyczna nie może przedstawić ważne, inteligentne pomysły. Niestety istnieje szerokie przekonanie, że naukowa historia musi być nudna. Oczywiście jedno dalsze pytanie, które dotyczy ten zakątek świata. Pytanie powstaje od dziejów 20 roku. Nie wiem, czy ktoś tu obecny nie będzie w stanie mnie poinformować. Pytanie brzmi tak. Czy przednie patrole kawalerii bolszewickiej z Kawkora Gaja Kana przekroczyli Wisłę gdzieś w tym regionie, czy nie? Jeśli tak, gdzie dokładnie? Wiem, że mieli rozkaz zająć Toruń, że dotarli do Płocka, że nie zdobili mostu i że ogólny plan Tukaczewskiego przedstawił priorytet marszu na Berlin. Karol Górski sam uczestniczył w walkach 20 roku. I jak mój polski teść. I musiałem go pytać o tym wszystkim, tylko nie pamiętam szczegółów. Został mi obraz w głowie jednak, że ta awangarda sił sowieckich
przeszła przez Wisłę na wpław i znajdował się na zachodnim brzegu rzeki, zanim dowiedzieli, że wszystko jest stracone. Pozostaje jednak fakt, że podbój Polski nie był głównym celem ofensywy Lenina i Trockiego. I konsekwentnie, że nazwa wojna polsko-bolszewicka czy polsko-sowiecka nieco nas prowadza w błąd. Za tym wszystkim stoi najważniejszy z pytań. Co to jest ta historia? Owszem, wiedza i opis przeszłości. Tylko jeśli historia nie jest do końca nauką, czy należy ona do kategorii sztuk humanistycznych, the arts, tak jak muzyka, malarstwo, poezja, drama, literatura. Moja odpowiedź by szła po linii, gdzie nauka się łączy z sztuką. Bo historia ma dwie osobne i komplementarne strony. Historyk z jednej strony ma zbudować wiedzę, zweryfikować fakty, dbać o źródła i dokumenty i rozszyfrować różnice w zdaniach kolegów. Ta strona jego pracy zbliża się do nauki i do filozofii. Ma swoje metody, reguły i techniki warsztatowe. Z drugiej strony historyk też ma rozległy obowiązek udzielania swojej wiedzy jak najszerzej, przedstawiając wyniki badań przez wykłady, książki i różne media. Akurat ta druga strona wymaga zdolności literackie, retoryczne i wyobrażalne, podobne do talentów dobrego powieściopisarza lub poety. Prace historyczne, napisane w martwym żargonie zawodu albo wysuwające argumentacje historyków przed jasną narracją dziejów, są mało warte. Oczywiście skuteczny historyk musi być świadom prac innych zawodowców, ale nigdy powinien zapomnieć, że jest on bajarzem, to znaczy człowiekiem, który umie zbudować podziw i zainteresowanie ludźmi, kulturami, dziejami przeszłości. Kończąc, chciałbym dodać krótkie słowo o związkach owocnych między historią a literaturą. Historia, tak jak ja ją poznałem w Anglii, w dziedzictwie Gibbona, Macaulaya lub Trevelyana, jest gałążą literatury najwyższej klasy, belles lettres, ale i więcej. Dla nas wszystkich, jak mówi pierwsze zdanie głośnej powieści The Go-Between, przeszłość jest obcym krajem. I każda metoda, która próbuje poznać ten obcy kraj i jego mieszkańcy i zrozumieć ich tajemnicy, pomaga każdej innej dyscyplinie, który podobnie bada. Poeci, powieściopisarze i dramaturdzy często wchodzili jako odkrywcy na to terytorium, opisując mentalność, psychologię i emocje bardziej niż czystą faktologię. A jednak mają swój udział
rekonstrukcji przeszłości. Przez to, nie omijając wszelkie ostrożności, ja jestem za używanie literatury jako wiarygodne źródło historii. Wczoraj zobaczyłem w przyjemności zegar Flisaka, który wisi na wieży katedry Święta Jana tu obok. Przypominał mi, że tyle lat temu, pisząc rozdział o handlu wiślanym w Boże Igrzysko, wielokrotnie cytowałem jako źródło epiczny poemet Jerzego Klonowica Flis, wydany w 1595 roku. Jako 80-letni relikt i emeryt miałem zaszczyt przyjąć sporo tych doktoratów HC. Na wizytówce powinny błysnąć litery dr HC Mult. Pierwszy taki słup milowy przekroczyłem w Lublinie na UMCS-ie w 93 roku. Ostatnio przyjąłem z pokorą tytuł doktora od University College London, gdzie pracowałem, gdzie mumia założyciela, filozofa Jeremy Benthama, jeszcze siedzi pod szkłem na wystawie na korytarzu. Potem przyjąłem od uniwersytetu mojego rodzinnego miasta w Boltonie pod Manchesterem. Ten młody uniwersytet boltoński, który w ogóle nie istniał w czasie mojej młodości, ma 125 miejsce w lidze 126 uniwersytetów brytyjskich. I dzielnie stara się iść do przodu. A propos, w tym kontekście, wyróżnienie w Toruniu ma szczególne znaczenie dla mnie i za to dziękuję ze całym sercem. Dopóki mowa o uniwersytetach, muszę podkreślić jeden smutny fakt. Wiedza o Polsce za granicą jest bardzo słaba i stan studiów polskich na uczelniach zagranicznych jest moim zdaniem żałosny. Nic dziwnego, że różne negatywne stereotypy o Polsce krążą swobodnie po świecie. Razem z małą grupą kolegów więc stworzyliśmy nową fundację, aby poprawić ten stan rzeczy. I poparcie przyjaciół w Polsce będzie bardzo potrzebne. Jedyny śmiech na tym temacie wybuchł wczoraj, kiedy łaziłem po Toruniu w deszczu i słyszałem, jak lokalny przewodnik przed domem Kopernika powiedział, że młody astronom wyjechał z Torunia do Krakowa na studie i że pojechał overseas, za morzem. Na końcu jeszcze jeden pomysł, ale l'esprit de l'escalier, jak mówią Francuzi. 1950 rok
kiedy Polska przeżywała ciemne lata stalinizmu i ja byłem uczniem w gimnazjum, Winston Churchill, wojenny premier Wielkiej Brytanii, wygrał Nagrodę Nobla. Co ciekawie, wygrał nie Nagrodę Pokoju, tylko jako autor licznych dzieł historycznych Nagrodę z literatury. Każdy historyk powinien się cieszyć. Dziękuję bardzo.